Siemano widzowie, z tej strony Batyst, witam na kanale Gamingo, gdzie gramy w World of Tanks. Zaczynamy kolejny dzień zmagań w tej grze. Zimowy klimat na ekranie. W przeciwieństwie do tego, co mamy za oknem, jedziemy dzisiaj na pojedynki. Standardowo, jak w każdym odcinku w naszej serii bywa, oczywiście seria Powrót po latach, wracamy po latach do World of Tanks, rozegramy dwa pojedynki. Oczywiście już teraz, drogi widzu, dla fanatyków gry sportowej, gry o piłce nożnej, mowa dokładnie o FIFA bądź FC, w tym przypadku FC 24, zapraszamy na nowo powstały kanał Manager Batyst, gdzie nadajemy tylko i wyłącznie o grze FC24. Zapraszamy już teraz serdecznie. Pierwsze materiały, pierwsza kariera menadżera już na tym kanale. A my w tym momencie skupiamy się na Gamingo i jedziemy na pojedynek. Na pojedynek, miejmy nadzieję, że nam przyniesie troszeczkę szczęścia. Nasz dowódca, widzę, przy czołgu się prezentuje. Dobrze, operacja. Siewierogorsk, bitwa spotkaniowa, zimowa sceneria, polecimy na bitwę, zobaczymy, co nam się uda oczywiście osiągnąć. Materiały z gry. Oczywiście World of Tanks będą co środę, jak już byliście w stanie poprzednio zauważyć. Oczywiście, jeżeli będzie duży odzew, wszystko się może zmienić na naszym kanale i wtedy będziemy nadawać tą grę częściej. Tymczasem lecimy na pojedynek naszym malutkim czołgiem. 3, 2, 1. Poszli, moi drodzy. Poszli. Dobrze, zobaczmy, co tu się wydarzy. Miejmy nadzieję, że to nie będą dwa szybkie pojedynki, jak to ostatnio w tradycji bywało. Oby nie. Dobrze, szukamy miejsca, gdzie można się skryć. Już widzimy, gdzie można się skryć. Dobrze, tu nie ma nikogo. Op. Wróg zlokalizowany. Powiadają, tak? Nie, za górą. Ojojojojojojojo, jednak to był szybki pojedynek. No cóż, zdarza się. Jeden strzał oddany, bardzo precyzyjny przez naszego przeciwnika. No i przegrywamy tym razem. Ostatnio ta batalia, ta tendencja jest niestety spadkowa i większość pojedynków przegrywamy niestety, widzowie. No ale cóż, tak się zdarza. Tak się zdarza. Nie wiem, co za czołg weźmiemy w ogóle. T-127. Zobaczmy, czy mamy możliwość dobrania dowódcy. Chyba powinniśmy mieć. Recruitation, dowódca. Tym razem weźmiemy kobietę. Dowódca standardowy. Przydziel do pojazdu. T-127. Tak jest, przekaż. Dokładnie. I jedziemy, moi drodzy, na bitwę kolejną. Anna Müller.
A my jedziemy radzieckim czołgiem. Niestety trzeba uważać na tej wojnie, bo różnie to bywa. Bitwa spotkaniowa, pamiętam, na początku żeśmy zaczynali prawie że na tej misji. Wyświetlenie pojazdu, prezentacja kierunku i ataku ze statusu pojazdu. Ok, moduł, zepsuty moduł. Aha, czyli najlepiej byłoby go walić w tył. No dobrze, dobrze. Miejmy nadzieję, że dziś będzie to troszeczkę dłuższa rozgrywka. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy tu. Dobrze. 395 zdrowia. 4, 3, 2, 1. O, tak jest, po zwycięstwie. No i trzeba troszeczkę będzie w tym przypadku zboczyć, moi drodzy, z tej drogi. Zobaczymy, co tu będziemy w stanie osiągnąć. Aha, czyli my jedziemy w tą stronę. I z tego, co widzę, to nie tylko my. Trzeba te wszystkie mapki popoznawać, żeby wiedzieć, jak się ustawić. To jest ważne. Dobrze, już coś tam na widnokręgu się pojawiło. Aha, dobra, tu można byłoby ich zajechać od tej strony. Oni są po tej stronie. Są czy nie są? Okej. Spróbujmy, no. Niestety, z tej strony nic nie zrobimy. Jak zwykle, jak zwykle. Jak zwykle, niestety, widzowie. Tam coś się dzieje i tam może pojedziemy. Jednostki artyleryjskie ucierpiały dosyć mocno, okej. Dziś nam to pokracznie wszystko idzie, moi drodzy, pokracznie. No gdzie on jedzie? Tak jest! Widzowie, tak jest. Aha, okej. Okay. A zabrakło niewiele, nie zdążyłem się odwrócić niestety. No cóż, słuchajcie, tak to też bywa. Ale już widzimy progresik. Powolutku, pomalutku. Uczę się też powoli, jak obsługiwać joystick, bo jednak, jak wspominałem już w poprzednich materiałach, my graliśmy na komputerze poprzednio, więc było troszeczkę łatwiej się nim obrócić. Tu niestety trzeba działać na dwóch analogach i w dodatku jeszcze obsługiwać
wyrzutnie i strzały. No dobrze, widzowie, dziś króciutki materiał. Miejmy nadzieję, że w kolejnym materiale coś się poprawi i będziemy troszeczkę szli do przodu. Oczywiście standardowo zapraszamy na drugi kanał dla miłośników gry FC24, Manager Batyst. Już pojawiły się pierwsze materiały z gry. Na dziś oczywiście to wszystko. Żegna się z Wami Batyst z kanału Gaming Go. Trzymajcie się, do następnego i cześć!